15 czerwiec, rano. Pogoda się zapowiada. To nie ma co czekać, trzeba lecieć kosić. Koguty zostawiam, będzie większa moc. No, wyłączamy koguty LEDy. Rozkładamy. Trzeba iść tam osłonkę jeszcze ściągnąć, opuścić znaczy. I już teraz zobaczycie, co jest na minus w Samaszu, co na plus w Fernelandzie. No teraz patrzcie, w Samaszu tam te sworznie musiałem przekładać, bolczyki, zawleczki. A tu robię tylko tak. Łapię dźwigienkę. I już. Pierwsze uruchomienie Wikona w tym roku. Zresztą Samasza też. Coś ten Samasz jakby nie do kasza. W Wikonie są nowe nożyki wszystkie wsadzone.
odbijam już w drugą stronę, trochę mi się zeszło, bo tam oczywiście nie obyło się, żeby ktoś nie wyrzucił sobie za płot gałęzi na pole czy coś. No to wróciły do właściciela. Czemu nie? I już wiem, dlaczego mi ta kosiarka przednia nie dokasza. Ja ją muszę dociążyć, bo ona jest za bardzo odciążona i ją po prostu unosi. Tutaj mamy kawałek, który wukowałem. W tej chwili jest tu około 5 hektarów. Osłona od tylnego wałka mi trochę lata. Ona jest połamana. I kurczę, trochę mnie to wnerwia. Bardzo szybko się ona uszkodziła, nie wiem w jaki sposób nawet. A my zawsze te osłony przypinamy. Tutaj trochę kolejny są, bo właśnie podsypywałem ziemię pod ten płot. Prawdopodobnie dziadek zaraz dojedzie, bo mu podczepiałem ostatnio kosiarkę do małego New Hollanda. Jeśli ktoś jeszcze pamięta z początków kanału, no to kosiarka Deutzwar Discmaster 228. To była pierwsza kosiarka, która dyskowa w naszym gospodarstwie, która przyjechała razem z małym New Hollandem. Później w połowie 17 roku Wikona kupiliśmy, bo potrzebowaliśmy na już. Niestety była awaria w Deutzwarze. Nie z naszej winy. Też z winy niespodzianek na polu, pozostawionych przez cudowne firmy, którzy wszyscy rolnicy kochają, typu jakieś, wiecie, od gazociągów, jakieś wodociągi tego typu. No i tu jest taka trawa, że kurczę, te sprężyny się poddają i podnoszą kosiarkę. No nic, ja przy sobie nie mam kluczy teraz. Zadzwoniłem, żeby dziadek dowiózł, jak będzie do mnie jechał. 2,24 potrzebuję. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeśli chodzi o plon na tej górce, bo tutaj na tej górce rzadko kiedy zbytnio cokolwiek było. A w tym roku, jeśli chodzi o tą górkę, no to jest coś jednak. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Nawet bym powiedział, że tutaj na górce jest porównywalnie tam do dołka. Trzy razy objadę dookoła i będę sobie jeździł w tom i z powrotem. Tak, trzy razy dookoła, żeby wiadomo mieć jak zawracać wygodnie. Dzisiaj w planie około 30 hektarów położyć na spokojnie. Jak oceniam na przykład efekty wukowania? Póki co jestem też bardzo zadowolony z tego, bo ewidentnie na przykład tutaj był w zeszłym roku niewykos. No widać, trzciny rosną, jest dużo trzciny. Jeszcze, ale jest to świeża trzcina, tej starej trzciny nie ma zupełnie nic. Od spodu też, no od spodu no to wiadomo, od spodu to widać, że to był niewykos, że od spodu jest jednak ta stara trawa. Ale generalnie, takie coś jak mamy tutaj, to nie ma jeszcze tragedii. Kretowisk na pewno jest mniej, tam na górce zawsze było sporo kretowisk. W tym roku no zbytnio, jak widzieliście, nie ma.
12 na godzinę. W tej chwili z przodu w Samaszu nożyki są naostrzone. W tej tylnej, tak jak mówiłem, nówki. Więc pięknie, nic się nie przypycha. Oczywiście, kurczę, powiem wam, w Fernelandzie, nie wiem jeszcze jak to jest w przypadku Samasza, ale nawet nie będę w Samaszu próbował zamienników noży, ale w Fernelandzie oryginał to oryginał. Oryginalne noże mi wytrzymały, dopiero teraz je wymieniłem. Mamy 22 rok. Ta kosiarka co roku kosiła ponad 100 hektarów tylna. I od można powiedzieć, no 18 roku, dajmy na to, wytrzymały tyle te noże. Ja jestem pełen podziwu. Zobaczymy, jak to będzie w Samaszu z tymi oryginałami. Kupiłem 22 pudełka, lewe, prawe, jedno pudełko lewych, jedno prawych, po 25 sztuk, czyli łącznie 50 nożyków. Tam teraz jak zamawiałem, bo lewe miałem wcześniej, teraz dokupowałem prawe. To tak wyszło, że jak kupowałem w zeszłym roku, bo myślałem, że w zeszłym roku już będę wymieniał, to kupiłem tylko lewe. A wymieniłem je w tym roku i zapomniałem, że jeszcze muszą być prawe. No to jak w tym roku zamawiałem, to pamiętam, no bo teraz parę dni temu zamawiałem w niedzielę, to zapłaciłem 220 zł brutto z dostawą, a w zeszłym roku 180 zł. Też z dostawą tyle wyszło. O, lekka różnica jest. No tutaj na tej górce, mimo że było jesienią, w sumie to można powiedzieć, że nawet zimą, wałowane w celu wyrównania głównie, to ten, no jest nierówno, nie ma co mówić, ale i tak jest dużo lepiej. Kilka razy dostałem pytanie, dlaczego nie kosiarki z kondycjonerem. Wydaje mi się, że na te moje łąki, które mam aktualnie, te wiadomo, Natura 2000, ale to nie warto po prostu. Dlaczego? Bo te trawy często, jak wiecie, koszone są stare, a stare trawy na kondycjonerze lubią się przypychać. Przy okazji od razu mamy większe spalanie. Chcąc czy nie chcąc, z kondycjonerem od razu jest większe spalanie. Kondycjoner obciąża też dosyć sporo. I od tamtej strony będę sobie wykaszał, tam jest większa trawa. To już będzie schła. Ale w sumie jeszcze tutaj od tego środka pola dziadkowi odkoszę, bo jak on przyjedzie, to żeby już też mógł sobie tutaj kosić wygodnie. Bo tutaj pniak też jest w jednym miejscu, trzeba uważać. No w zeszłym roku na tej łące były robione dwa pokosy. To też widać. Tutaj ono to jest piękna trawa. Dobra. Minąłem już tego pniaka. O, jest dziadek. Kurde, mówiłem, wisz tam nie widły. Po co to ciągać? Ale wyczułem, akurat mu się przetnę.
niż będzie miał wygodnie. Ciekawe, czy mi te klucze przywiózł. Poprawione. Od razu widać, że kosiarka się lepiej trochę zachowuje. Aczkolwiek nie wiem, czy jeszcze trochę później jej nie docisnąć. Nie w oczach ta trawa, powiem wam. Jadek tam te gałęzie jeszcze turem zbiera. No kurde, no tak się nie da. Czy z kimś graniczy, nawet z działką, to się nie powinno takich rzeczy robić na złość. Tutaj mamy na wsi taki punkt, gdzie można właśnie takie rzeczy zielone wyrzucać bez żadnej opłaty, za darmo. Bardzo blisko to jest. Żaden problem tam podjechać, kurde, a widzicie, ludzie wolą wyrzucić za płot do sąsiada. A żeby sąsiadowi się przy okazji może jakieś maszyny spieprzyły, nie? Czemu nie?
bicia na kwiecie ciała. Ze zgubą para, złapię uśmiech u nisa. Nie mam klucz, ja bicia na kwiecie ciała. Jestem na działce trzeciej. Tam już przekosiłem czwartą, dziadek kosi czwartą, taką wąziutką, co idzie do zalewu. Ja kurde tak trochę późno się skapnąłem i późno sobie włączyłem liczenie hektarów, ale dychę już skosiłem. Tutaj w tej chwili no 7,20 zaraz. Tam na polu obok John Deere kosi. Tam John Deere. Dziadek już tam
dziadek już tam powoli widzę kończy tamten wąski kawałek. No ja skosiłem tak w tym samym czasie, kurde, 3-4 razy więcej od niego. Tylko dziadek jeździ chyba jedynką na trzecim zakresie, tam koło 7 na godzinę, w zależności czy z półbiegiem, czy nie. A ja jednak 7 to ja do uwroci zwalniam, do 7, do 8. Tak to jadę te 9,5 około. Albo i nawet 12. Więcej nie ma sensu. Po tej łące jadę na łąkę, na której będzie można szybko kosić, bo jest po prostu równiutko i jest torf, więc jest miękko. To już tutaj też kończę. Hektara na razie pokazuje. Tutaj dołek, to widać taka, takiej ziemi trochę lepszej widać. Tutaj kiedyś pszenica rosła. To jest bardzo dobry plon tutaj był na tej łące. Tutaj też wiosną było włókowane, co widać, bo nie ma kretowisk. Jeszcze tutaj ta łąka obok będzie do koszenia. I tutaj generalnie w tym rejonie jeszcze około 50 hektarów. Mam nadzieję, że uda się to zebrać, że prognoza pogody się sprawdzi. Tutaj prawdopodobnie w sobotę już będę zbierał. Tam te dwie poprzednie łąki raczej dopiero w niedzielę, bo tam i jest grubiej trawy i są jednak trochę osłonięte, są na dołku, a to jest w miarę wysoko i nie ma żadnych drzew, więc ładnie przewieje to siano. Kończę tu i jadę dalej. Temperatura oleju przekładniowego 65, czy nie, 9 albo 8 stopni. Coś takiego, cały czas około 65,8. Następna działka, 10 hektarów w jednym. Tutaj jest przede mną pokosówka forcznikowska, Renault Ares i New Holland TD505, 14 km na godzinę aktualnie. Tutaj tak jak mówiłem, szybko pójdzie, bo jest miękka, torfowa łąka, płynie się po niej, więc można szybko jechać. Mógłbym jechać szybciej, jadę 14 na godzinę, 14 z groszami, ale bez przesady. Mam sporo czasu, więc nie ma co tutaj męczyć sprzętu. Tutaj dziki poryły.
zrobię jeszcze jeden poprzeczniak i już będę mógł sobie fajnie przejeżdżać z przejazdu w przejazd. No tam pokosówka, renówka cały czas, dedek. O, tutaj dopiero się masa zaczyna. Tutaj ta górka to jedne wielkie dziury i nic więcej. Nic tam więcej nie ma. Na następnym przejeździe sobie odetnę górkę od dołu. Bo z górki raczej wspierać nie będę tutaj. No bo szkoda, jeszcze sobie coś uszkodzę w zgrabiarce czy coś. O, tutaj kamień już wystaje. Tam jest beton. Tyle dobrze, że właśnie znam, tutaj wiem gdzie tu leży. I tak trzeba powolutku ze względu na dziury.